Kiedy czasem kogoś odwiedzam, a ten człowiek mówi: czuj się jak u siebie w domu, to wiem, że on ma wobec mnie najlepsze intencje. Wie, że chce, abym poczuł się swobodnie, abym oddychał tą przestrzenią, tą atmosferą i żebym czuł się tam dobrze. I gdy dzisiaj Jezus mówi w swojej Ewangelii, że zabiorę was do siebie, to znaczy, że w niebie, właśnie tam, gdzie będziemy w pełni zjednoczeni z Ojcem, z Jezusem, w Duchu Świętym, ze sobą nawzajem, że cały ten Boży świat, absolut miłości, będzie mówił: czuj się jak u siebie w domu, bo to jest twój dom.